witam was ponownie na moim kanale Browar Jastrząb i witam w mojej kuchni. Dziś będziemy ważyć piwko z niechmielonego ekstraktu słodowego. Jasny ekstrakt słodowy taki udało mi się zakupić w pewnym sklepie w niezwykle promocyjnej cenie 14 kg 139 zł plus koszty wysyłki. Co to będzie za piwo? Ano będzie to piwo coś w stylu Ajpy z pędami sosny, świeżymi. Znajdą ci dolary w kieszeni, mów, że to pożyczone spodnie. A jak cię złapią na kradzieży za rękę, mów, że to nie twoja ręka. Nigdy się nie przyznawaj. Słuchajcie, teraz tak, co nam będzie potrzebne? Właśnie, to pędy sosny, które tutaj mam zebrane. Nie wiem, czy je będzie widać, później może bardziej, jak będę je wrzucał do piwka. Jest ich tu troszkę, 250 gram. No i zastanawiałem się, w jakiej formie te pędy dodać, czy po prostu wrzucić je do gotowania tak całe i później odcedzać, i zdecydowałem się na zrobienie jednak wywaru wcześniej. Czyli zrobię wywar z tych pędów sosny i będą one dodawane w 30 minucie gotowania brzęczki i pod koniec gotowania na ostatnie 10 minut. To ten wywar zostanie dodany. Jakich chmieli użyję? Na goryczkę Chinooka i on ma dać, chmiele ogólnie mają mi dać około 30 IBU, tak celuję. Do tego chciałbym uzyskać nuty cytrusowe też w tym piwie. Wydaje mi się, że to może być fajne połączenie takiego lasu iglastego z właśnie nutami cytrusowymi jakichś owoców. I co to będzie? Tutaj zastosuję chmiel akurat czeski czy słowacki Styrian Dragon. Dlaczego akurat ten chmiel? Ponieważ czytałem, że jest to tańszy zamiennik citry i faktycznie kosztuje połowę tego co citra. No i chciałem sprawdzić w ogóle, czy ten chmiel daje radę, tak? Czy można go w ogóle porównywać z citrą i czy będę zadowolony z tego efektu. Także to będzie taka próba. Piwko nazwałem Lovelas. Planuję tutaj użyć 4 kg tego ekstraktu słodowego i 200 g cukru, co będzie stanowić raptem niecałe 5% całego nastawu, więc nie powinno mieć najmniejszego wpływu na smak piwa, a podbije nam nieco Belgię i Belgię powinno wynosić na 25 litrów później finalnie nastawu. Powinno nam wynosić według tych obliczeń, już mówię, 12,6 i uzyskany alkohol 5,1 z tego, IBU 31, barwa 6. No i tak, to tyle, więc co drożdże, a właśnie, drożdże mam już wyjęte z lodówki, są to US05, wcześniej wyjałowiony, wyparzony kubek, woda, która stygnie do zadania właśnie tych drożdży, do uwodnienia, zakryta u mnie zawsze folią aluminiową i jeszcze gumka recepturka, żeby żadne tam dziadostwo się nie dostało. Co dalej? Co będzie potrzebne? Ekstrakt mamy, chmiele. Później do wszelania chmielu, no w ogóle brzęczki do fermentora będzie nam potrzebny lejek. Ale to! To się wyklepie. Andrzeju, nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? Zaraz wyklepiemy. Na pewno już nie wyklepisz, kurwa. No to wyciągniemy z mojego wozu i damy tobie. Oczywiście on będzie jeszcze odkażany. Gaza, żeby no jak najmniej chmielin przedostało nam się do fermentora. Ona jest wyjałowiona teoretycznie, ale i tak ją wygotuję, bo skoro będę gotował inne rzeczy, to też nie przeszkadza mi nic, abym ją wygotował. Dodatkowo garnki, no to wiadomo, tym dużym będę ważył, tutaj mniejszy garnek na właśnie zrobienie wywaru z pędów sosny. Dodatkowo zawsze mam jakieś tutaj garnki w pogotowiu, tak na wszelki wypadek. Chmiele oczywiście tutaj, ten Styrian Dragon i tutaj Chinook. Nadwęglan, który zawsze też jest w pogotowiu.
miarka, no bo skoro mamy dać do odkażania nadwęglanu 4 gramy na litr i taki roztwór robić na litr wody ciepłej i z kranu daję zawsze ciepłą wodę, taką ustawiam gorącą praktycznie, żeby się lała, no to skoro ma tak to wyglądać, no to mogę zastosować miarkę 6 gram, ten roztwór będzie troszkę gęstszy, można powiedzieć, pewniejszy, no i nie muszę sypać wtedy tam łyżką, ani odmierzać na niczym. Chociaż jakbym sypał łyżkę 5 gram, też by się nic nie stało. No ale dzisiaj akurat mam to. Różne pokrywki tu na stole jeszcze leżą, wiadomo, to może się przydać. Także ja przeniosę w tym momencie kamerę w inne miejsce, no i zacznę już ważyć, to znaczy gotować wodę w garnku, około 1,5 litra, żeby już nam się zagotowywało, odmierzać 4 kg ekstraktu, te 200 gram cukru i gotować około 12 minut te pędy sosny, 250 gram pędów sosny i z tego wywaru, co wyjdzie, około połowy, tak jak mówię, na 30 minut i połowę na 10 minut, no może nawet mniej niż 10 minut, bo skoro to już będzie wcześniej wygotowane, to żadne dziadostwo nam tam się nie prześlizgnie do naszej brzęczki, ja przynajmniej taką mam nadzieję. No i piwko będzie tak wesoło nazwane IPA Lovelas. Zobaczymy, co to będzie miało wspólnego z lasem i z IPą. Pewnie już za jakiś czas, jak będziemy je testować. Dobra, przenoszę kamerę i zabieram się do pracy. Okej, kamera jest już w innym miejscu. Jako, że jest to browar Jastrząb, to przygotowaniu oczywiście musi być widok z lotu ptaka. Także zaczynamy działanie. Tutaj na tym palniku, on jest dosyć duży, biorę i włączam wodę pod właśnie nasze pędy sosny. Przykrywka, może zagotuje się szybciej. Tutaj woda jest nastawiona, słuchajcie, 0,5 litra akurat na kawkę, więc robię sobie kawkę. Kawka się należy. Przy pracy kawa musi być. Co się stało? Znowu zrobiła za mocno. A propos kawy, właśnie niebawem będę zlewał na cichą stawka właśnie z kawusią. Kawusia wleci tam i wlecą wiśnie, mam nadzieję. Miska wcześniej wysterylizowana, ale i tak ten ekstrakt będzie się gotował, więc większego znaczenia to nie ma. Ale jak oglądaliście wcześniejsze moje filmy, to dobrze o tym wiecie, że wolę przesadzić z dezynfekcją, niż czegoś nie dopilnować. W każdym innym aspekcie, no to jest wolna amerykanka, każdy robi jak chce, eksperymentuje z piwem, które robi. Natomiast jeśli chodzi o dezynfekcję, no to tu już nie ma jaj, trzeba się postarać. Dobra, ta woda się grzeje, w zasadzie tą gorącą, którą miałem w czelniku, wykorzystam, wleję już do tego garnuszka, w którym będę ważył piwo. Nastawię jeszcze jeden czajnik, będzie szybciej. Od razu też nastawię rzeczy do dezynfekcji. Jak wlewam wodę do czajnika, to na bank znikam z kadru. No ale cóż, takie uroki, taki sprzęt. Dobra, co będę potrzebował zdezynfekować? Na pewno ten lejek musi być zdezynfekowany. Przy okazji mogę wrzucić rurkę fermentacyjną. Jedną, dwie nawet są, niech będą. Gazę, choć powinna być jałowa, tak jak mówiłem wcześniej, zdezynfekuję jeszcze. Do przelewania chmielin ona posłuży, to znaczy no będzie to wypełnienie naszego lejka. Do zatrzymania chmielin, o, może tak.
Ciężko mi się to rozwarstwia. Jest, okej. Okay. Mamy jedną. W razie gdyby ta jedna się strasznie poblokowała w pewnym momencie i trzeba ją było wymienić, to mamy i drugą. Też ją porozkładam już, żebym później paluchami przy tym za dużo nie zgrzebał, chociaż zawsze też ręce myję dokładnie i mam nadwęglan sodu pod ręką, aby je zdezynfekować przy jego pomocy. Dobra. Wy tego nie czujecie, ale mi pięknie pachnie kawą. Będę mógł sobie popić kawkę przy robieniu piwka. No nie ma nic lepszego. Ostatnio więcej piwa robię niż piję. Stety lub niestety, nie wiem, po prostu trzeba budować formę, a piwo w nadmiarze by szkodziło przy tym. No natomiast w weekendzik ze dwa kufelki nie zaszkodzą. O, otwieram ten ekstrakt, słuchajcie, nie jest lekko. Dobrze zapieczętowany. A mam akurat jakiś mikrouraz w prawej ręce i naprawdę jest mi to ciężko przez to odkręcić. Bo to będzie walka. Nie będzie walki, trzeba myśleć, używać głowy. To trzeba pomyśleć trochę. Jest tutaj obrączka, którą trzeba zerwać. Przynajmniej takie mam wrażenie. Ciekawy jestem, jak będzie z tym ekstraktem później, bo jest napisane, że należy go przechowywać w suchym i chłodnym miejscu. No do lodówki mi to nie wejdzie, jak z tego 4 kg odleję ten cały baniak. I zastanawiam się, czy piwnica będzie dobrym pomysłem. Tym bardziej, że na temperaturę, którą tam mam teraz, to wcale nie jest jakoś chłodne miejsce, bo to jest 16-17 stopni, więc górna fermentacja się u mnie tam odbywa w tym momencie. Zimą ok. Zimą to tam robię lagery, pilsy. Tak samo. No słuchajcie, uporałem się, ale to w ogóle poklejone też było, czyli ten, tu widzę zresztą na obrzeżach ten ekstrakt. O, teraz, no to jest elegancko, dobra, nawet ścierka nie była potrzebna i nawet popękana łapka daje radę. Dobra. Tutaj nam się w międzyczasie woda zagotowała, więc chlizdrniemy ją tam, gdzie się ma odkażać. Włączymy tam palniczek już. I jeszcze jeden czajnik też nastawiam. Ciach. Dobra. Odmierzamy ten ekstrakt. Mam nadzieję, że ta waga jest do 4 kg, jak nie, to będę mierzył po 2. Dobra. Leci. Łohoho, jaki gęsty. Nie jest źle, już jest prawie 700. Mamy kilo. Teraz będzie 2.
jest 2 kilo i coraz ciężej to idzie. To znaczy w sensie coraz wolniej się leje. Może jeszcze przychylę bardziej. No teraz dwa wskoczyło. Widziałem taki patent u kolegi na YouTubie jednego, że sobie podstawiał coś pod ten baniaczek, czy to się lało spokojnie i tak dalej, no ale dziś jest już tak, mamy prawie 3 kilo, no musicie mi uwierzyć na słowo. Trójeczka, ale wymierzyłem z tą miską, słuchajcie, tu będzie po brzegi tej miski praktycznie pewnie będzie 4 kilo, także jaja jak beret. Pierwszy raz biorę ekstrakt ten i wymierzam, dlatego mnie to dziwi, że tak idealnie trafiłem. Dobra, 3700, 3800, powoli zbliżamy się do 4. Jest prawie 4. 4. Łohoho. I co? Zostało troszkę by skosztować 4,17 dokładnie. Może to będzie widać. Skarpetki moje widać, tak wiem. Jak wezmę? O, 4,13 teraz przesunąłem trochę miskę. Dobra. Tu nam się woda gotuje też już na nasze pędy, więc będziemy je wrzucać. Dobra, wrzucamy pędy sosny. Chyba nie będę ryzykował. Zrobię to tak. Teraz tak, nie chciałbym, żeby ten aromat nam uciekał. Więc przykryję. W międzyczasie właśnie jak dorzuciłem, chociaż moja polonistka pewnie by to przechrzciła, bo powiedziałaby, nie ma czegoś takiego jak międzyczas. Zatem w czasie, gdy dorzuciłem tych pędów sosny, woda przestała nam się gotować. Zatem nie liczę jeszcze tego czasu. A co z ekstraktem teraz? No 4 kilo zleciało z opakowania. Pyszny. Żeby go możliwie dobrze zabezpieczyć, pozbędę się resztek z opakowania, zjadając je, które się tu rozlały. I słuchajcie, wieczko zabezpieczę folią spożywczą. Później teraz to pokażę. Może będzie to widać. No, troszkę nam się ufajdał tutaj. Znaczy nam jak nam, mnie. Kwestia doświadczenia. Pierwszy raz lając takiego karmistra wielkiego.
Okej. Okay. I to mam zamiar zabezpieczyć w ten sposób. Ciach. Nie powinno się powietrze dostać, tym bardziej, że ten z zewnątrz, który się rozlał, posłuży trochę jako klej zapewne. Dobra. Super. O. Elegancko. Ale czuć tą sosnę, słuchajcie. Ona się już gotuje. Ustawiam, mówiłem, że będzie 12 minut się gotować, więc ustawiam 10 minut, bo już z 2 minuty się spokojnie gotuje. Po 10 minutach ją wyłączam i będziemy mieli gotowy wywar. To, że robię wywar, tak naprawdę zawdzięczam też koledze z forum piwo.org, gdzie właśnie podesłał mi filmik Tomka Kopyry, a dzięki temu filmikowi trafiłem jeszcze do jednego filmiku kolegi z piwnej kompanii, który właśnie robił wywar z pędów świerku, czy z gałązek świerku. Dlatego to jest właśnie to, że mnie pomogą kogoś filmiki, a komuś mogą pomóc moje. I w ten sposób nawet ja z mniejszym doświadczeniem mogę pomóc komuś jeszcze z mniejszym doświadczeniem. Dobra, to jest odmierzone, jeszcze 200 gram cukru sobie odmierzę, tu przygotowałem na to kubeczek, ciekawe czy z tym też trafiłem. A tu nam się woda zagotowała, więc znowuż zagotowała się, tak. Znowu dolewam i niech nam się gotuje i odkaża, co może. Odkażaj się, co możesz. Jeszcze jeden czajnik. Tak bardzo często korzystam z czajnika. Nie czekam, aż wszystko się zagotuje, tylko po prostu korzystam z czajnika i wtedy wiele szybciej. Tym bardziej, że zarówno kuchenkę mam elektryczną, czajnik elektryczny i tu się prąd marnuje, nie gaz, więc... Dobra, 200 gram cukru odmierzam. Miałem dać trzcinowy, ale nie chciało mi się już lecieć do sklepu, a tak jak mówię, no stwierdziłem, że to jakiegoś ogromnego wpływu na smak nie będzie mieć. Podbiję trochę Belgię. Przynajmniej mądrzejsi ode mnie twierdzą, dużo mądrzejsi ode mnie twierdzą, że taka ilość cukru do 10% w brzęczce nie ma szans zmienić smaku piwa. Także no, mam nadzieję, że tak jest i do tych rzeczy się stosuję. I przyda mi się pokrywka. A żebym się dostał do jeszcze jednej pokrywki, to muszę przenieść niestety na chwilę kamerę. Zanim kamera powędruje w swoje miejsce pierwotne, jeszcze wam pokażę, jak tutaj się nam to gotuje pięknie. Zapach jest oszałamiający. Mam las w kuchni. Las Vegas, Las Palmas i Las Aniołowski blisko mnie. A tutaj będzie nam się woda gotowała. Tu oczywiście z czajniczka też się doleje. No i tak, jak nie będę musiał za bardzo pilnować tej brzęczki, to oczywiście pójdę sobie odkazić fermentor, bo nie chcę tracić na to czasu. Tak to wygląda mniej więcej. Cukier, ekstrakt odmierzony, chmiel. Jeden, drugi. A, w czymś będę musiał ten chmiel zważyć. Przed dodaniem przecież. A zatem dwie miseczki, jedna na Chinooka, druga na Dragona, jedna pójdzie od razu, 25 gram z tego co pamiętam. Dobra, przenoszę kamerę i działam dalej. Dobra, jest dobrze, kolejny czajniczek zagotowany. Hop. Jeszcze.
żeby wywar będę musiał oczywiście odcedzić później, a zrobię to przy pomocy sitka. Też bym je mógł wyparzyć. Chociaż te pędy się będą gotować, ale tak na dobrą sprawę, no nie zaszkodzi. Skoro i tak tam się rzeczy gotują, to dlaczego sitko by też miało nie zostać wyparzone? Zatem sitko też tu ląduje i niech się wyparza. Tu widzę, woda się zaczęła gotować, jest jej trochę za mało jeszcze, żeby cokolwiek tu dolewać, więc słuchajcie, czekam, aż się tam zagotuje. W międzyczasie odmierzę sobie chmiel. Chinook wcześniej już był otwarty, ten Styrian Dragon jest jeszcze zamknięty, nówka sztuka po remoncie, nieśmigany. Przechowuję Chinooka w lodówce, tam niektórzy przechowują w zamrażarce, ale u mnie dosyć szybko się zużywają, więc ładnie pachnie. 25 gram. Poczekajcie, posłużę się tą moją recepturą, bo już jest 24, a nie jestem pewien, czy tyle dokładnie tam było. Tak, 25 gram, dobrze pamiętam. No. I właśnie, wcześniej zawsze chmieliłem w tych woreczkach muślinowych i też dzięki forum poczytałem, że lepiej jest jednak to robić bez tych woreczków, ponieważ iż chmiel jest bardziej wydajny. I wszystkie te wyliczenia, które robię na Brunes, mogą, no może, że tak powiem, szlak trafić, może nie do końca, ale mogą się różnić w stosunku do tego, co wyliczy, co wyliczyłby nam, gdybym tą siateczkę zastosowała, co jeśli robię to bez siateczki. Może to się troszkę różnić, te wyliczenia. Chmiel jest mniej wydajny w siateczce. O. Brakowało mi chyba tych słów. Dobra, słuchajcie. Najważniejsze, mam już zrobioną kawę. Kawa jest dla mnie. Piwo jest dla przyjaciół. I dla żony. Tam już nam się woda powoli gotuje. Jedyne, co mogę tutaj dodać w tym momencie, to ja nawet tego cukru jeszcze nie będę tu dodawał. Czekamy. Gorąco tu się zrobiło tylko. Pędy już są ok. Minuta została. Więc za chwilkę zaczniemy cały proces, można powiedzieć. Bo woda w czajniczku też już się zagotowuje. Muszę wziąć poprawkę, bo ostatnio w garnku zostało mi jeszcze miejsca i ok, a dzisiaj mam ten wywar z tych pędów sosny i muszę na to wziąć poprawkę, że może mi tego miejsca braknąć gdzieś pod koniec. No ale trochę nie będzie, bo część tego wywaru mogę też dać po prostu prosto do fermentora, bo czy ja go wrzucę na 5 minut, 10 minut przed końcem gotowania, czy na 0, tak naprawdę, czy do fermentora, skoro to jest wywar, to nie powinno mieć dużego znaczenia. Pędy już zestawiamy, idą. Tam wyłączam pod nimi palniczek. Jest. Woda jest. 1,5 litra zagotowane. Wleję tak pół czajnika. O, trochę więcej się wlało. W razie czego będę wolał to rozcieńczyć wodą, słuchajcie, niż no, żeby mi miejsca brakło. Leci cukier najpierw. Łycha. Niech się nam cukier rozpuszcza. Piwo niech się waży, cukier niech się rozpuszcza. Ja wiem, że wiele osób w ogóle nie dodaje cukru, też tak robiłem, ale to mówię, jak usłyszałem opinię mądrzejszych ode mnie, że do 10% ten cukier nie ma znaczenia kompletnie w nastawie, a podniesie mi BLG, to zobaczę, co z tego wyjdzie. Tak, jest. No i mogę lać ekstrakt. Powinienem robić to powoli, ale nie za bardzo. Mam jak z tej nichy, zobaczcie. Dobra, już jest lżej.
I teraz to doprowadzić do wrzenia. Jak doprowadzę do wrzenia, to oczywiście zadam chmiel. I od tego czasu zacznę liczyć czas gotowania. Słuchajcie, strasznie gęsty ten ekstrakt niechmielony. To dobrze. To znaczy, jakbym go wcześniej może troszeczkę potraktował w gorącej wodzie, no ale takie opakowanie 14 kg, no to uwierzcie, ciężko. To byłby bardziej rozrzedzony. A tak, no to mam jak mam. Ale 14, tak jak mówię, no 14 kilo, ciężko to nawet gdziekolwiek zmieścić, słuchajcie. Muszę by to rozrzedzić. Trochę gorącej wody. Będziemy mieszać, żeby jak najwięcej z tego odzyskać. No tutaj spokojnie ze 100 gram to zostało na ściankach. Ale dla porównania z innymi ekstraktami innych firm, może ten taki tani. Zobaczymy, jak piwo będzie smakować, ale to naprawdę jest gęsty. Miałem ekstrakty z gozdawy i były dużo bardziej lejące. Chociaż nie były złe też. Nie to, żebym narzekał. Dobra, jeszcze jak baba na pustyni u nomadów. Bez łyżki. No dobra, jakoś to wyszło. Powiedzmy. No więcej tutaj nie uzyskam tym sposobem. Ciach, trudno mi skaląduje w zlewie. I teraz czekam, aż doprowadzę do wrzenia brzęczkę. Więc tutaj się zatrzymamy z filmikiem i za chwilkę działamy dalej. Dobra, słuchajcie, ja sobie sprawdzę temperaturkę, jaka jest wody na drożdże i czy je mogę zadać już. Ups. Tutaj mam to opakowanko moje. W środku woda. Kubeczek był wcześniej wysterylizowany. To znaczy, no, wygotowany w wrzątku. Woda przegotowana, zakryta, tak jak widzieliście, folią miową, która też była wcześniej opryskana oksi. I patrzę, ile to ma. 26. Za dużo, żeby zadać jeszcze OS05. No i tak jakby ktoś nie oglądał wcześniej filmików moich, z powrotem to za chwilę tłumaczę. Tak, korzystam z takiego termometra. To jest właśnie mój minimalizm. Ten termometr mam. Innego kupować nie zamierzam w tym momencie. Szkoda mi na to kasy. A jeżeli ten termometr się nawet będzie mylił o 2 stopnie, a drożdże mają, załóżmy, temperaturę pracy między 15 a 25, no to jak woda będzie miała temperaturę 21 stopni i nawet gdyby się pomylił, mówię, 2 stopnie w jedną czy w drugą stronę termometr, no to sorry, no, nie ma problemu, tak? Także taka moja filozofia. I jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby mi drożdże padły. I nie przefermentowały piwa, stosując tą metę. Znaczy, no chcecie, to kupcie. Mi po prostu szkoda na to kasę. Jeszcze sprawdzę na tych OS05, co jest znane tutaj na nich. O, 12-25 stopni. Idealna temperatura między 15 a 22. No i tak też będę próbował zadać te drożdże. To znaczy, jeśli chodzi o uwodnienie, to pewnie jak będzie miała ta woda około 20-21 stopni. A jeśli chodzi o samą fermentację, no to będą sobie przerabiać piwko w 17-18 stopniach w piwnicy, więc będą miały warunki idealne.
prawie mamy 30 minutę, w której miałem dodać połowę wywaru i połowę pędów sosny. No i tak też tu zrobię. Dodam połowę tego wywaru i połowę tych pędów, które mam w 30 minucie, a resztę dodam na ostatnie 10 minut. O, 10, 5 może nawet. 30 minuta do końca. Leję około połowę. Wydaje mi się, że to będzie tyle. Jeszcze kapka. Biorąc pod uwagę to, że miska jest szersza ku górze, no więc tyle powinno wystarczyć. Troszkę nam temperatura teraz spadła. No i co? Dorzucę te pędy sosenki. Jest cię mniej więcej połowa. No i zobaczę, jak to się w ogóle wszystko zacznie zachowywać. Dobra, w tym momencie palnik już tutaj pika. Skończył się czas, a to zaczęło wrzeć. Więc słuchajcie, te 10 minutek dorabiane takie wrzucam na tą sosenkę, którą dorzuciłem, żeby tyle to się faktycznie pogotowało. Zmniejszam ogień. Niech to się pięknie gotuje, ja czuję głównie chmiele. No teraz jak zamiąchałem, to poczułem tą sosnę. Dobra, w czasie gdy tam nam się kończy gotowanie brzęczki, ja sprawdzę sobie temperaturę teraz wody dla drożdży do uwodnienia. Ostatnio było 26 stopni, jak sprawdzałem. I to mi się podoba. Saszetka ląduje w wodzie i czekam, aż drożdże się uwodnią. US05. Nie miłam nimi na razie. Zakrywam. Aby nic niepożądanego tu się nie dostało. I na pół godziny, przynajmniej pół godziny odstawiam. W temperaturze pokojowej. Przyjdę sobie po nie później. Dobra, mamy 5 minut do końca gotowania. I generalnie co mogę powiedzieć w tym momencie, to aromat sosny jest wyczuwalny, ale nie jest on nachalny. Myślę, że po wypiciu tego piwa lasem mi się odbijać nie będzie. Niemniej, no zobaczymy tak naprawdę, jaki będzie efekt. Pierwszy raz robię coś takiego. No, jak zamiącham, tym to czuję ewidentnie sosenkę. Ale mówię, no nie jest to nachalne. Zobaczymy, co z tego przejdzie do smaku. Jak wcześniej mówiłem, jak spróbowałem tego wywaru, to czuć było goryczkę, więc goryczkowe będzie na pewno i przez chmiel, i przez te właśnie pędy sosny ta goryczka zostanie podbita. Więc dobrze, że tego chmielu na goryczkę nie dałem za dużo, bo samego na goryczkę danego chmielu to IBU powinno dać 31 plus goryczka z tych pędów sosny. No ciężko mi określić, ile ona tutaj wniesie.
to już podczas degustacji będziemy mogli coś powiedzieć. Dobra, minuta do końca. Tak naprawdę nie przedłużając, już zmniejszam ogień podpalnikiem. I za chwilkę dodaję ostatnią porcję chmielu. I będę chłodził tą brzęczkę. Jak będę ją chłodził, no to już mówię, do zlewu wstawię gar, zaleję do oporu zimną wodą, tak żeby dotąd, gdzie znajduje się brzęczka, była zimna woda. Parę razy spuszczę, wleję znowu zimnej. Drożdże się uwadniają w tym momencie. To się schłodzi. Naleję 5 do 10 litrów, między 5 a 10 litrów na dół fermentora zimnej, lodowatej wody z kranu, jak najzimniejszej. Dodam brzęczkę i później uzupełnię do 25 litrów. Mamy koniec gotowania. Mogę wyłączyć całą kuchenkę i wrzucić ostatnią porcję chmielu Styrian Dragon. Tutaj akurat jest to 35 gram. Jeszcze nam się troszkę to wzburzy teraz od chmielu na pewno. Zgadza się. I wrzucam do chłodzenia za chwilkę. Dobra. To widzimy się przy nalewaniu do fermentora. Jeszcze przez chwilę Wam pokażę, jak zalewam te tam 5-10 litrów w fermentorze zimną wodą. To znaczy, w jaki sposób to robię. Może zacznę od odkażenia końcówki węża, żeby tam czasem się coś nie dostało. Czyli tak, nad węglem do kubeczka, gorąca woda. Jest gorąca. Wlewam. Wodę zakręcamy, oszczędzamy. Chociaż w piwowarstwie oszczędzanie wody chyba to się wyklucza. Piwo to głównie woda, słód i takie tam. Szkoda mu bzdury, nie? W tej godzinie. Dobra, no i tą końcówkę węża, jak sobie odkręcę prysznic, to walę też tutaj na parę dziesiąt sekund. I ona tu sobie pozostaje i odkaże się. Bo tak, sama woda z kranu u nas jest dobrej jakości, natomiast nie mogę mieć pewności, czy tam na końcówce wężyka się jakiś syf nie zebra i czy mi piwa nie zakazi. Ja tak uważam, no ja tak robię. Nic mnie to praktycznie nie kosztuje. Poza tam paroma gramami nadwęglanu, dwoma akurat tutaj wrzuconymi. A mam większą pewność, że piwo się nie zakazi. Dobra, mam nadzieję, że się uporam z tą swoją konstrukcją z taśmy klejącej, którą tu zrobiłem w celu zatkania korka. Opłukam. Tak jak wiecie, drożdże się uwadniają. One się już na banku uwadniły, jeszcze do nich nie zaglądałem, ale już będą pewnie gotowe do zadania. A jeśli chodzi o przelewanie brzęczki do fermentora, to moja asystentka nie zgodziła się na udział w filmie. Bo to zła kobieta była. Więc będę musiał to zrobić poza kamerami. No ale to chyba domyślacie się, że nic trudnego. A tutaj po prostu będę potrzebował, żeby przytrzymała mi sitko, bo z reguły korzystam tylko z lejka, ale teraz, żeby te pędy sosne odcedzić, to jeszcze nadleję, jak pójdzie sitko. Dobra, koreczek mogę odetkać i wylać zawartość. Wylewam w taki sposób, aby ochlapać tutaj jeszcze te brzegi tego fermentora tym nadwęglanem. Zaleta oksji, nie musimy go płukać.
Widzę, że trochę zalają łazienkę, więc wyręcznik, który i tak miał iść do wymiany, tu pójdzie do podłogi. Dobra. Jeszcze trochę zostało. O. Mam zaznaczone na tej bańce 25 litrów, gdzie mniej więcej jest. Oczywiście no nie jest to co do 100 ml, ale mnie takie coś wystarczy. Teraz naleję sobie wody gdzieś o tyle, może tyle. Tyle. I będę przelewał brzęczkę i później dopełnię do tych 25 litrów, jak mogłem. No. Już mamy raczej pewność, że się odkaziło. Teraz puszczam sobie zimną wodę, żeby mi się schłodziło jak najmocniej, żeby ona była jak najzimniejsza. Czekam. Zimą jest idealnie, bo woda w kranie jest tak zimna, że bez problemu sobie ją leję i w zasadzie od razu mogę drożdże dodawać, nie muszę czekać, aż się schłodzi. Dobra, jest. Ok. Mam pewność, że ten fermentor jest dobrze odkażony i tak jak mówię, każdy fermentor trzymam z opcji, jeśli jest nieużywany, to z opcji w środku. Żadne dziadostwo raczej tam się nie zalęgnie. Jeszcze to będę musiał dzisiaj znieść do piwnicy. Mi się nie chce, ale wolę, żeby te drożdże miały od razu tą temperaturę właśnie taką 17-18 stopni i mniej pracowały. Dobra. Mam już pożądaną ilość wody. Odstawiam wąż dalej, bo do oksji, do kubeczka z oksji, bo będę musiał jeszcze uzupełnić tą wodą. I teraz zobaczcie. Nie wiem, czy będzie widać na filmie, ale no jest tyle mniej więcej, ile chciałem. Wody. Tu jest gdzieś poziom wody. I generalnie, jeśli ważna informacja taka, bo no, mówi się, że trzeba natleniać brzęczkę i tak dalej. Tak, oczywiście trzeba. Natomiast po takim laniu wody, jak ją weźmiecie tutaj, uzupełnicie teraz tą brzęczkę i na maksa prysznicem puścicie, to się wam zacznie pienić. Czasem ta piana może chcieć aż wyłazić. Będziecie musieli chwilę odczekać, może polać po ściance. Natomiast cała zawartość tego kekpeta, fermentora, czy jak zwał, tak zwał, w środku jest wprowadzona w taki ruch wirowy, tak na dobrą sprawę, że ona się już wtedy mega natlenia. Także później machanie tym i tak dalej raczej jest zbędne. Dobra, idę to teraz nalać tutaj brzęczkę i później widzimy się przy zadawaniu drożdży.